Polska Akademia Nauk została założona w 1952 roku. Mamy Zgromadzenie Ogólne Akademii, Prezydium Akademii, Prezesa Akademii oraz Kanclerza Akademii. Również Akademia ma taką strukturę dwuczłonową, mianowicie mamy członków Akademii, bez wład umysłowych, wpadło mi słowo. Korporacje, bardzo dziękuję. Oraz instytuty działające w ramach Polskiej Akademii Nauk. 69 w tej chwili tych instytutów, zarówno na korporacje, jak i na działalność instytutów jest przekazywana, są przekazywane odpowiednie środki finansowe. Polska Akademia Nauk w tej chwili posiada również jednostki pomocnicze, są to archiwa, biblioteki, muzea, ogród botaniczny oraz stacje naukowe zagraniczne, między innymi w Paryżu, w Rzymie, w Brukseli i też w Berlinie. Polska Akademia Nauk to są dwa filary. Jeden to jest korporacja, to jest 350 członków krajowych Polskiej Akademii Nauk, a drugi ten filar to jest 69 instytutów. Ale chciałbym dwa słowa powiedzieć, jak wygląda ta struktura badawcza Polskiej Akademii Nauk. To jest 69 instytutów, które zatrudniają mniej niż 5000 osób. Czyli to jest naprawdę niewielka grupa. Ale dorobek naukowy tych 69 instytutów jest większy niż najlepszych polskich uczelni. To znaczy, ten dorobek 69 instytutów jest lepszy niż każdej uczelni, o której można pomyśleć. Gdyby te instytuty zebrać w jedną instytucję, to najprawdopodobniej one ulokowałyby się gdzieś koło setnego miejsca w rankingu szanghajskim. A przypomnę, że najlepsze polskie uniwersytety, których tu nie wspomnę, lokują się około 500 miejsca w rankingu szanghajskim. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać Państwu, jak niebywały kapitał intelektualny jest skupiony w instytutach Polskiej Akademii Nauk. To każdy z instytutów ma odrębność prawną, dysponuje majątkiem badawczym, ale także zatrudnia pracowników. I oczywiście zatrudnienie pracowników jest objęte przepisami, z których wynika, że te uposażenia muszą odpowiednio rosnąć. Ja, korzystając z obecności na posiedzeniu Wysokiej Komisji, chciałem zaapelować do władz ministerstwa o równe traktowanie podmiotów. To znaczy subwencja, która trafia do instytutów Polskiej Akademii Nauk, powinna wzrosnąć o tyle, o ile wzrosły subwencje kierowane do innych elementów tego systemu. Ja chciałam zwrócić uwagę, że w tym roku środki, które przekazaliśmy dodatkowo Polskiej Akademii Nauk, są bezprecedensowe, tak? To jest 180 milionów plus dodatkowe jeszcze 10, które zostały wygospodarowane w budżecie ministerstwa, no kosztem też innych podmiotów szkolnictwa wyższego. Tylko pragnę przypomnieć, że rok do roku, w tamtym roku to było 36 milionów. No to mówimy teraz o 190, a 36 milionach, tak? Tak jak tutaj już pani przewodnicząca wspomniała, na poprzedniej komisji pan prezes deklarował, że zostało osiągnięte porozumienie dotyczące podziału tych środków. Chcę też podkreślić, że są takie instytuty, które mają zwiększenie, czy mają podział tych środków większy niż 21, bo są takie, które mają ponad 30. Tu pan profesor też powiedział pewną trochę chyba krzywdzącą rzecz dla uczelni wyższych, ponieważ w uczelniach wyższych również jest potencjał bardzo duży naukowców prowadzących badania naukowe i pamiętajmy o tym, że uczelnie prowadzą jeszcze kształcenie. Są obciążone kształceniem kadr i dla społeczeństwa i dla gospodarki i co też jest bardzo istotne, Państwo macie możliwość wielokrotnie większą o aplikowanie środków zewnętrznych grantowych w NCN-ie,
w programach europejskich, w Narodowym Programie na Rzecz Rozwoju Humanistyki, nie prowadząc kształcenia, macie Państwo jednak większe możliwości. Ja rozumiem niezadowolenie z tego, że te środki nie są takie, jakby Państwo chcieli, ale zwróćmy uwagę na to, że one są naprawdę wielokrotnie większe, niż miało to miejsce w ubiegłym roku. Dziękuję. Profesor Welfa. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym jednak mimo wszystko sprostować to, co zostało powiedziane przez panią minister. Mianowicie te 180 milionów, tak, jeśli będziemy odnosić do tego, co było w przeszłości, to zawsze można powiedzieć, że to jest bezprecedensowe zwiększenie. Ale to jest zwiększenie, które nie zaspokaja potrzeb, dlatego że to jest to 20% w stosunku do tego, co dostały uczelnie 27. Więc to jest różnica 50 milionów pomiędzy 20 a 27%. I my domagamy się po prostu równego traktowania podmiotów. Otóż Instytuty Polskiej Akademii Nauk powinny mieć zwiększenie subwencji w takiej samej skali jak inne podmioty systemu. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga dotyczy tego potencjału. Chcę, żeby być dobrze zrozumianym. Ja powtórzę to. Mianowicie potencjał wszystkich instytutów Polskiej Akademii Nauk razem wziętych jest większy od potencjału naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i każdej innej uczelni w kraju. Taka jest skala produkcji naukowej. Instytuty Polskiej Akademii Nauk prowadzą także kształcenie na trzecim stopniu, więc nie jest prawdą, że nie prowadzą kształcenia. Prowadzą kształcenia i studia doktoranckie w Instytutach Polskiej Akademii Nauk oczywiście się odbywają. Bardzo proszę. To jest demagogią. Demagogią jest stwierdzanie, że w Instytutach Polskiej Akademii Nauk jest jakaś nadzwyczajna łatwość w zdobywaniu zewnętrznych pieniędzy, której to łatwości nie ma na uczelniach. Otóż to nie jest zgodne z prawdą. Mianowicie wszystkie uczelnie, wszystkie jednostki systemu mogą w takiej samej skali ubiegać się o zasilania zewnętrzne w taki sam sposób jak Instytuty Polskiej Akademii Nauk. Natomiast stanowisko następujące, że Instytuty Polskiej Akademii Nauk dorobią sobie w ten sposób, że pozyskają zewnętrzne środki i ministerstwo nie musi finansować ich w takiej skali jak pozostałych elementów systemu, uważam, że jest po prostu nierównym traktowaniem tych jednostek. Bardzo dziękuję.